Witamy w programie Pixar w pudełku. To owoc współpracy wytwórni Scan Academy. Fran, specjalistka od spraw technicznych. Alex, sprawy artystyczne i scenariusz. Omówimy umiejętności wykorzystywane podczas produkcji. Na przykładach z filmów zobaczycie, jak pomysł artysty pobudza kreatywność techników i jak postęp w technice inspiruje artystów do wymyślania nowych rzeczy. Poznacie artystów, naukowców, animatorów, programistów, rzeźbiarzy, różnych ludzi. Korzystamy z umiejętności, których już uczycie się w szkole. Zobaczycie, robimy świetne rzeczy. Zanim przejdziecie do lekcji, zobaczcie, jak funkcjonuje Pixar. Prawdziwy. Chodźcie! Co dzień pracujemy nad różnymi etapami produkcji wielu filmów. Zaczyna się od pomysłu. Na przykład Toy Story mogło się zacząć od tego. Gdy dzieciaki wychodzą z pokoju, zabawki ożywają. Zawsze wiedziałem, że z moimi zabawkami tak jest. Pomysł i koncepcja artystyczna. Filmy zaczynają się od fabuły. Wymyślamy ją z reżyserem i scenarzystą. Robimy proste rysunki. Jak komiks. Właśnie. A gdy rysujemy, scenografowie i ich zespół zaczynają projektować świat przedstawiony i postaci. Kiedy oni malują, rysują i rzeźbią, nasze scenorysy trafiają do zespołu, który łączy wszystkie rysunki. Rozkładamy je w czasie, dodajemy muzykę, dialogi i efekty dźwiękowe. Tylko on wiedział, co się dzieje. Zdjęcia przechodzą przez kolejne etapy produkcji. Każdą scenę udoskonalamy raz po raz. Do gry wkracza nauka, głównie matematyka. Wiedział, co się dzieje. Co teraz? Taśma produkcyjna. Jesteśmy gotowi do produkcji filmu. Są określone etapy. Nasz artysta techniczny obmyśla, jak stworzyć film w komputerze. Pracuję tu 9 lat i nadal nie mam pojęcia, jak zmieniacie nasze rysunki w film. Przy każdej produkcji jest jakiś problem. Cześć, Galen. Hej, pracujesz tu od czasów Toy Story. Co sprawia trudności? Przy Toy Story trudne było wszystko. Pokażę. Wymyślaliśmy cały proces od zera. W potworach i spółce problemy sprawiała sierść i ubiór. W autach powierzchnie odbijające światło. Przy każdej produkcji są wyzwania techniczne. W filmie W głowie się nie mieści była postać z lśniących cząsteczek. Pracowało nad nią wiele osób. Z czego jest zrobiona? Zarys tworzą lśniące punkty. Było ciężko. To 17. wersja. Postaci muszą się poruszać, więc dodajemy do modelu punkty kontrolne. Będą jakby marionetki? Tylko zamiast sznurków animatorzy używają programu, by postaci ruszały się w cyfrowym świecie. Dalej jest scenografia. Do Aut 2 zrobiliście cały Londyn? Potrzebowaliśmy dużej części miasta, bo Złomek i Zygzak McQueen pędzą ulicami. Wymyśliliśmy, jak zrobić budynki różniące się na tyle, by wyglądały jak prawdziwe. Przemieszczamy się w tej scenografii z wirtualnymi kamerami. Następny krok – animacja. Wiem, co robią animatorzy, ożywiają postaci. Jest już ruch, ale brakuje ubrania i włosów. Te elementy doda i ożywi ktoś następny. Ten ktoś to ja i jeszcze ze 20 techników od symulacji. Powierzchnie. Skąd bierzesz te koszulki? Musimy zbudować wszystko, co widzicie, także struktury i powierzchnię, by uwiarygodnić świat przedstawiony. Dalej, oświetlenie. Jak na ironię, w tym dziale jest ciemno. Gdy zaczynacie, świateł nie ma? Nie ma. Każde źródło światła trzeba dodać do sceny. W tym ujęciu takich źródeł jest 230. Ostatni przystanek – renderowanie, czyli przedstawienie. Film to seria obrazów, czyli klatek. Są 24 na sekundę. Klatki robimy tutaj. Wszystko się łączy. Sztuka, matematyka i technika. Przetworzenie jednej klatki trwa ponad dobę. I to jeśli nie trafimy na żadne przeszkody. Efekt końcowy. Świetnie jest zobaczyć ostateczną wersję. Gdy wiem, jak powstała, to jeszcze fajniejsze.
Koniec wycieczki. Teraz zajrzyjcie do pudełka i wybierzcie lekcję. Co cię interesuje? Tworzenie robotów z użyciem kombinatoryki zapowiada się nieźle. A lekcja o scenografii? Albo ta o animacji i niemamocnych? Super. Zawsze chciałam animować.